Siemano, tutaj Bartek, jesteśmy na Portswiggerze. Jest to zadanie, które do swojego rozwiązania wymaga burp kolaboratora, burp premium jakby. Bo jest to takie typowe zadanie z brute force'em. Czyli co, mamy Reflected XSS-a z dozwolonymi niektórymi zaciekami SVG. Bla, 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 bla. No i generalnie jak sobie wpisujemy tutaj coś. Jezu, jaka konsola wywalona. To... mamy to tutaj. No jakbym sobie dał na przykład SVG. O, może być takie coś. To event is not allowed. No właśnie. Albo w ogóle można SVG robić tak. Więc tutaj jedyne co trzeba zrobić to wejść w cheat. Where cheat sheet? Tutaj cheat sheet. Wziąć sobie search. Wziąć sobie copy events to kickboard. A w ogóle można zrobić chyba tak, że można SVG. Where SVG? SVG, takie. No i mamy tych eventów trochę. Ale ja to zrobię sprytniej. W sensie będę sprytniejszy, niż mi się wydaje. Mianowicie. Mogę to zrobić w taki sposób. Port Swigger mkdir svg cd svg tak. Tak jeszcze tylko pokażę w sumie, że tutaj mamy na przykład takie coś, jakbym sobie wpisał img, to mi powie, że tag is not low, a tutaj event, czyli tam tak przechodzi. I generalnie tutaj prawdopodobnie wystarczy zrobić coś takiego. Bierzemy sobie events nano evnytysy.txt 54. Jak widzicie, widało tylko SVG. Bezpiecznie będzie dać all text w sumie. Albo 108. No i teraz fufa minus URL taki minus wordlist events 2. I teraz jak mamy tutaj ten on error, to tutaj wpisujemy fuzz. No i tak. Coś się pojebało chyba. Dajmy sobie takie coś. SVG plus fuzz. Tak? Czy nie tak? Dajmy tak. Nie działa, czyli nie mogłby tak sprytnie, jakbym chciał. Fuck. Zacznijmy od podstaw. Może nawet w ogóle to sumie może nie być SVG. Dajmy sobie tak. Oj, chyba jakieś blokady dostałem przez. Albo internetu nie mam? Mam internet. Tak? Jakieś lagi mam? No mam internet. Dostałem jakąś blokadę, widzicie, się ładuje. No dobra. Fuck. Dobra, nie wiem, czy to jest inny adres IP, czy ten. Chyba jest ten sam, ale już generalnie mogę działać. Tak, już mogę. Nie wiem, ile czasu minęło, trochę mnie nie... W sumie?
Zdecydowanie ten sam, ok. No i to zadanie generalnie polega na tym, po prostu walimy sobie tutaj takie coś, payload, klikamy sobie tax. Tam może jakieś problemy o ten z tym fufem, że nie wiem, za szybki, albo dziwne te. O Jezu, what the fuck? Albo dziwne coś. O, tu widzicie, animated transform przeszedł. No i tak czekamy sobie. Może coś nowego dojdzie. No i ja wam spauzuję, bo nie musicie na to patrzeć. 151 i ostatni tag 152. No i generalnie mamy tutaj Animate Transform Image SVG Title. No i głos rozsądku podpowiada, że to jest SVG, ponieważ jest tutaj w nazwie. Ale generalnie jest taka ciekawostka o SVG. Tutaj macie takie rozszerzenia. I tu zauważycie, że mamy Animate Transform Form. To jest dokładnie to. Więc ja bym to połączył, ponieważ prawdopodobnie jest to dozwolone nie bez powodu. I teraz z połączenia tego ja bym sobie wziął właśnie te eventy. Zobaczył, ile ich jest. 3. Także teraz kolejna taka metoda, czyli weźmy sobie to do intrudera. To zmażmy. A w sumie wszystko zmażmy. I teraz mamy animate on transform. Tutaj możemy dać spację jako plus. Teraz add. To się równa i można dać na przykład, nie wiem, 1, albo może być 10, albo 5, co kto woli. Niech będzie 1. No i teraz tutaj mamy. Wait, stop. Mamy. SVG, Animate on Transform. A to pokażę tutaj. Mamy SVG, Animate Transform i tu coś. I to coś to jest to, co będziemy sobie triggerować. Czyli nasz tutaj jeden z tych trzech eventów. Start attack. I tu widzicie. O, on begin przechodzi. Więc prawdopodobnie ten request jest legitnym XSS-em. Tak jest. Więc tutaj wystarczy, że jeden zmienimy sobie na alert. I wykonaliśmy alerta. What? Dobra, jest. Tak się wystraszyłem, takie co się stało. I dobra, mamy gotowe. Dzięki za uwagę, siema.